Przygotowałem dla Państwa niezwykle ważny temat, bo dotyczący skutków i możliwości obniżania podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi. Program ten uważam za wyjątkowy, ponieważ o tym zagadnieniu mówi się mało i zarazem niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo zwiększone stężenie kwasu moczowego może być zagrożeniem dla naszego zdrowia. Na wstępie od razu powiem, że wysoki poziom kwasu moczowego, który fachowo określamy mianem hiperurykemii, dotyczy przeszło 20% ludzi na świecie. Oznacza to, że średnio co piąty z nas zmaga się z tym problemem. Co gorsza, zwykle mamy do czynienia z tak zwaną bezobjawową hiperurykemią, czyli z sytuacją, w której obserwujemy podwyższony kwas moczowy we krwi, ale nie towarzyszą temu żadne konkretne objawy a w jednym z artykułów możemy przeczytać wprost, że zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi jest niekorzystne, przede wszystkim dlatego, iż wytwarza stan przewlekłego zapalenia. To z kolei zwiastuje szereg komplikacji zdrowotnych, czyli podwyższony kwas moczowy śmiało możemy uznać za cichego zabójcę zdrowia. To tylko potwierdza, jak ważny jest to temat i dlatego też zachęcam, aby obejrzeć ten materiał w całości. Przejdę od razu do wyjaśnienia, w jaki sposób podwyższony kwas moczowy uszkadza zdrowie. Ale najpierw, jako ciekawostkę, powiem, że kwas moczowy sam w sobie, gdy jego poziom jest w normie, wykazuje korzystny wpływ na nasze ciało. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że pobudza on działanie układu odpornościowego, przez co wzmacnia odporność. Ma właściwości neuroprotekcyjne, czyli chroni komórki nerwowe, a także jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, dzięki czemu chroni nas przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników. Podwyższony zaś poziom kwasu moczowego jest głównie kojarzony z występowaniem dyny moczanowej, czyli choroby, w przebiegu której dochodzi do odkładania się kwasu moczowego w postaci kryształków, na przykład w stawach. Kryształki te wyzwalają stan zapalny, który niszczy tkanki i przyczynia się do wystąpienia wielu dolegliwości skutecznie obniżających jakość naszego życia. Mam tu na myśli oczywiście silny ból zajętego stawu, któremu niejednokrotnie towarzyszą obrzęki, zaczerwienienie, uczucie gorąca i zwiększona wrażliwość na dotyk. I rzeczywiście, literatura fachowa potwierdza, że wysoki poziom kwasu moczowego we krwi sprzyja zarówno rozwojowi dny moczanowej, jak również zwiększa ryzyko nawrotów ataku dny. O samej dnie moczanowej nagrałem kiedyś osobny film, dlatego tu nie będę o niej mówił szerzej. Myślę, że ten temat jest dosyć znany, dlatego czas antenowy chciałbym poświęcić innym zagadnieniom. Myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wysoki poziom kwasu moczowego jest zagrożeniem dla naszego układu krążenia. A mianowicie w jednej z prac możemy przeczytać wprost, że zwiększone stężenie kwasu moczowego zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu i migotania przedsionków. Mało tego, podwyższony kwas moczowy jest związany również z nasileniem chorób sercowo-naczyniowych, a nawet ze zwiększeniem śmiertelności z ich powodu. Obszerna analiza 32 badań naukowych dowiodła, że wysoki poziom kwasu moczowego zwiększa ryzyko wystąpienia przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia, bagatela o 45%. Jednocześnie autorzy wspomnianej pracy wskazali, że ten niekorzystny efekt jest bardziej zauważalny u kobiet niż u mężczyzn. Zapewne część państwa się zastanawia, jak to się dzieje, że nadmiar kwasu moczowego uszkadza układ krążenia. Nie chciałbym tu wnikać w zakątki biochemii, ale podam kilka mechanizmów, które odpowiadają za taki stan rzeczy. A mianowicie podwyższony kwas moczowy spowalnia przepływ krwi w sercu, co jest spowodowane tym, że nasila on procesy zwapnienia tętnic wieńcowych. Ponadto kwas moczowy sprzyja utlenianiu cholesterolu, czyli przekształca go do cząsteczki miażdy corodnej. Poza tym badacze sugerują, że kwas moczowy zaburza proces produkcji tlenku azotu, który ma korzystny wpływ na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, w tym na ich rozszerzanie. Dodatkowo kwas moczowy przyczynia się do tworzenia się kryształów moczanu na ścianach naczyń krwionośnych, zaburzając ich pracę. Przy okazji też wspomnę, że podwyższony poziom kwasu moczowego zwiększa ryzyko hipertriglicerydemii, czyli przyczynia się do niebezpiecznego zwiększenia poziomu trudnicyrydów we krwi. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o szóstej rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Spodziewam się, że pewnym zaskoczeniem jest fakt, że podwyższony kwas moczowy zwiększa również ryzyko stłuszczenia wątroby. Dane, do których dotarłem, pokazują, że mowa tu o ryzyku wyższym średnio o około 50-80%. Efekt ten jest prawdopodobnie związany z pojawieniem się przewlekłego stanu zapalnego na skutek zwiększenia poziomu kwasu moczowego. I również w tym przypadku stłuszczenie wątroby spowodowanym kwasem moczowym bardziej zagrożone są kobiety niż mężczyźni. Zbyt wysokie ilości kwasu moczowego zaburzają też funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej. Mówiąc konkretnie, kwas moczowy sprawia, że komórki stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, czyli zwiększa on ryzyko insulinooporności. W dalszej perspektywie prowadzi to do wystąpienia cukrzycy typu drugiego. W jednym z badań ich autorzy zauważyli, że osoby o najwyższym poziomie kwasu moczowego we krwi miały nawet niemal dwukrotnie wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy w porównaniu do osób o niskim stężeniu kwasu moczowego. Wysoki poziom kwasu moczowego jest również destrukcyjny dla naszych nerek i długoterminowo sprzyja rozwojowi przewlekłej niewydolności tego narządu. Według nowszego opracowania naukowego z 2021 roku ryzyko to jest prawie trzykrotnie wyższe w porównaniu do osób z prawidłowym stężeniem kwasu moczowego. Przy okazji od razu jako ciekawostkę powiem, że osoby zmagające się z cukrzycą typu II są bardziej zagrożone pojawieniem się tzw. nefropatii cukrzycowej, czyli wystąpieniem cukrzycowej choroby nerek. I tu chciałbym podkreślić, że podwyższony kwas moczowy nasila ryzyko zaburzenia pracy nerek właśnie u osób z cukrzycą. Ponadto eksperci zauważyli, że wysoki kwas moczowy u pacjentów, którzy już zmagają się z niewydolnością nerek, zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci z jej powodu i to nawet aż o 52%. Negatywny wpływ kwasu moczowego na nerki wynika m.in. z tego, że substancja ta powoduje wzrost ciśnienia krwi. Z kolei wysokie ciśnienie bezpośrednio uszkadza kłębuszki nerkowe odpowiedzialne np. za filtrowanie krwi. Jednocześnie też dodam, że podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi sprzyja tworzeniu się kamieni nerkowych. Myślę, że na tę chwilę nikt z Państwa nie ma już wątpliwości co do tego, że wysoki poziom kwasu moczowego jest niezwykle niebezpieczny dla zdrowia. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, zwykle nie daje on żadnych niepokojących objawów. Jeśli dotychczas nigdy nie sprawdzali sobie Państwo poziomu kwasu moczowego we krwi, to zachęcam, aby przy najbliższej okazji to zrobić. Takie badanie zwykle kosztuje około 20 zł. Wystarczy je zrobić raz na rok lub nawet raz na dwa lata. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy powinniśmy dążyć do tego, aby stężenie kwasu moczowego we krwi nie przekraczało 6 mg na decylitr, co jest równoznaczne 360 mikromoli na litr, ponieważ czasem wynik badań jest podawany również w tych jednostkach. Przy czym w przypadku osób, które już z różnych względów są zagrożone rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, czy już się z nimi zmagają, to optymalnie byłoby, aby uzyskać stężenie kwasu moczowego we krwi na poziomie niewyższym niż 5 mg na decylitr. Teraz w telegraficznym skrócie podam Państwu, co może być przyczyną tego, że w naszej krwi wzrasta stężenie kwasu moczowego do niebezpiecznego poziomu. Tym samym wyjaśnię, kto jest szczególnie zagrożony omawianym problemem. Ogólnie do podwyższonego stężenia kwasu moczowego we krwi, czyli hiperurykemii, dochodzi przede wszystkim na skutek osłabionego wydalania nadmiaru tego składnika wraz z moczem. W wspomnianej sytuacji sprzyja też zwiększona produkcja kwasu moczowego w naszym organizmie. Do tych stanów prowadzi szereg różnych przyczyn. Wśród nich możemy wymienić np. stosowanie niektórych leków, w tym szczególnie leków moczopędnych w postaci diuretyków pętlowych i diuretyków tiazydowych wykorzystywanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ponadto wzrost stężenia kwasu moczowego może nastąpić na skutek przyjmowania kwasu acetylosalicylowego i leków immunosupresyjnych, np. w postaci cyklosporyny A. Do hiperurykemii prowadzi też spożywanie produktów bogatych w cukry proste, w tym we fruktozę. Mowa tu m.in. o cukrze stołowym, słodyczach i napojach słodzonych. Dodatkowo hiperurykemii sprzyja spożywanie owoców morza oraz alkoholu. Te produkty nawet dwukrotnie zwiększają ryzyko niebezpiecznego wzrostu kwasu moczowego. Mniej istotny, choć zauważalny wpływ na rozwój hiperurykemii może mieć też spożywanie zbyt dużych ilości mięsa czerwonego, w tym głównie podrobów. Jeśli jednak nasza dieta jest urozmaicona i dobrze zbilansowana, to w mięsie czerwonym osobiście nie upatrywałbym się istotnego problemu. Przyczyną hiperurykemii jest również nadmierna masa ciała. Osoby z nadwagą mają o 26% wyższe ryzyko jej wystąpienia, zaś u osób z otyłością ryzyko to jest wyższe aż o 90%. Na występowanie hiperurykemii szczególnie narażone są również osoby zmagające się z przewlekłą chorobą nerek, cukrzycą typu drugiego, chorobami nowotworowymi i nadciśnieniem tętniczym. Poza tym rozwojem omawianego problemu zdrowotnego są zagrożone kobiety palące papierosy. Teraz wyjaśnię, jakie są niefarmakologiczne sposoby obniżenia poziomu kwasu moczowego. Otóż przede wszystkim należy ograniczyć te czynniki, które powodują jego wzrost. Mam tu na myśli wyeliminowanie alkoholu, ograniczenie sięgania po papierosy oraz zmniejszenie spożycia produktów obfitujących w cukier, w tym wszelkiego rodzaju słodyczy, czekolad mlecznych, jogurtów smakowych, napojów słodzonych, napojów i soków owocowych, cukru stołowego i produktów, do których dodano fruktozę. W obniżeniu kwasu moczowego bardzo pomocna będzie też redukcja masy ciała. Na moim kanale znajdą Państwo kilka filmów, w których opowiadam, co zrobić, aby skutecznie pozbyć się nadmiarowych kilogramów. Spośród produktów, które mogą obniżyć kwas moczowy, mogę wymienić lemoniadę. Naukowcy potwierdzili, że codzienne spożywanie soku wyciśniętego z dwóch cytryn, który był rozcieńczony dwoma litrami wody, spowodowało zmniejszenie stężenia kwasu moczowego aż o 1,3 mg na decylitr. Taka interwencja żywieniowa trwała 6 tygodni. Przy okazji, jako ciekawostkę, krótko też nadmienię, że łagodne obniżenie kwasu moczowego we krwi można osiągnąć spożywając od 1 do 3 szklanek kawy dziennie. Mowa tu o redukcji w wysokości około 0,12 mg na decylitr. Przy czym zaznaczę, że taki efekt został odnotowany szczególnie w przypadku mężczyzn. I jak się okazuje, w redukcji kwasu moczowego pomocne są też migdały. Badania pokazały, że włączenie do jadłospisu migdału w ilości 10 g dziennie, czyli około jednej łyżki, powoduje obniżenie poziomu kwasu moczowego średnio o 0,8 do 1 mg na decylitr. Taki efekt został odnotowany po trzech miesiącach spożywania migdałów. Opracowując dzisiejszy temat, dotarłem też do ciekawej informacji, że jeden z mało znanych surowców zielarskich jest skuteczny w obniżaniu stężenia kwasu moczowego. Mam tu na myśli roślinę o nazwie Migdałecznik Bellirika, w skrócie nazywany Baro. Eksperci odnotowali, że stosowanie ekstraktu z Baro w ilości 1000 mg dziennie przez 4 miesiące spowodowało redukcję kwasu moczowego aż o 1,3 mg na decylitr. Przy czym pewien korzystny efekt został odnotowany już po 4 tygodniach. W sprzedaży można spotkać zarówno ekstrakt z tej rośliny w formie kapsułek, jak również można znaleźć suszony surowiec, z którego można przygotować odwar. W celu jego sporządzenia należy zalać dwie łyżeczki ziela jedną szklanką wody, doprowadzić do wrzenia i gotować przez kwadrans. Następnie całość odstawiamy pod przykryciem na około pół godziny. Po tym czasie przecedzamy i spożywamy w ilości jedna szklanka dziennie podzielona na dwie porcje w ciągu dnia. Spośród naturalnych składników warto też zainteresować się kurkumą, a przede wszystkim obecną w niej kurkuminą. Według opublikowanych danych stosowanie kurkuminy w ilości 1000 mg dziennie podzielone na dwie dawki w trakcie dnia spowodowało obniżenie kwasu moczowego średnio o 0,4 mg na decylitr. W redukowaniu poziomu kwasu moczowego we krwi skuteczna jest witamina C. Naukowcy zauważyli, że stosowanie jej w ilości 500 mg dziennie przez dwa miesiące spowodowało obniżenie kwasu moczowego o 0,4 do nawet 1 mg na decylitr. Jest to związane z tym, że witamina C nasila usuwanie kwasu moczowego z naszego organizmu. Nawet jeśli zdecydują się Państwo na sięgnięcie po preparaty z witaminą C, to zachęcam, aby włączyć do diety produkty bogate w ten składnik, co na pewno również dołoży swoją cegiełkę do prozdrowotnego działania. Mowa tu o produktach takich jak papryka żółta, natka pietruszki, brokuły, jarmuż, brukselka, kalafior, kapusta, dzika róża, czarna porzeczka, kiwi, truskawki oraz cytrusy. Potencjał w obniżaniu kwasu moczowego ma też witamina D. Wyniki badań z 2021 roku wykazały, że przyjmowanie witaminy D3 w ilości zaledwie 15 tysięcy jednostek międzynarodowych tygodniowo, czyli około 2000 dziennie spowodowało obniżenie kwasu moczowego z 7,4 do 6,8 mg na decylitr. Mowa zatem o redukcji na poziomie 0,6 mg. Taki efekt został odnotowany po trzech miesiącach stosowania i jest to kolejny argument przemawiający za tym, że warto regularnie przyjmować preparaty z witaminą D. Do związków, które są pomocne w obniżaniu kwasu moczowego należy zaliczyć też kwercetynę. Przeprowadzone badanie pokazało, że jej zastosowanie spowodowało redukcję kwasu moczowego o około 0,5 mg na decylitr, co należy uznać za całkiem zadowalający wynik. Takie działanie kwercetyny wynika z tego, że hamuje ona aktywność pewnego enzymu o nazwie oksydoreduktaza ksantynowa, który uczestniczy w produkcji kwasu moczowego w naszym ciele. Tu dodam, że w przytoczonym doświadczeniu jego uczestnikom podawano 500 mg kwercetyny dziennie przez 4 tygodnie. Jest to ilość, jaką znajdziemy w jednej dużej czerwonej cebuli, która jest najlepszym źródłem pokarmowym tego składnika. Mniejsze ilości kwercetyny znajdziemy też w kaparach, jarmużu, szparagach, brokułach, szpinaku, żurawinie i jabłkach ze skórką. Korzystając jeszcze ze sposobności, dodam, że naukowcy potwierdzili, że dostarczanie wysokich ilości cynku i magnezu wraz z dietą wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju hiperurykemii, czyli podwyższonego stężenia kwasu moczowego we krwi. Wobec tych informacji zalecam, aby zadbać o odpowiednie wysycenie ciała tymi dwoma pierwiastkami. Więcej o nich mogą posłuchać Państwo w innych moich filmach na kanale. Tu jeszcze dodam, że pewnym sposobem na obniżenie kwasu moczowego we krwi jest stosowanie diety niskopurynowej, czyli diety, która ogranicza spożycie produktów bogatych w puryny. Puryny to składniki naturalnie występujące w żywności, które po dostaniu się do naszego ciała ulegają w pewnym stopniu przekształceniu do kwasu moczowego. Badania pokazują, że rzeczywiście stosowanie diety ubogopurynowej pomaga obniżyć kwas moczowy. Jednak bardzo restrykcyjna dieta niskopurynowa wiąże się z wyeliminowaniem wielu produktów z jadłospisu, w tym na przykład mięsa. Osobiście uważam, że w pierwszej kolejności dobrze jest zastosować się do wskazówek, które podałem we wcześniejszej części filmu. Jeśli nie będą one wystarczające, to dodatkowo można oczywiście wprowadzić pewne elementy diety niskopurynowej. Mam tu na myśli przede wszystkim ograniczenie spożycia podrobów, w tym grasicy cielęcej, galaryt mięsnych, sardynek, szprotek, śledzi, wywarów z kości mięsa i grzybów, konserw mięsnych i rybnych, a także drożdży. Jeśli zaś po mięso, to dobrze jest je gotować w większej ilości wody, a nawet można wymieniać wodę podczas gotowania, czyli zastosować tak zwane podwójne gotowanie. Mam nadzieję, że materiał ten okazał się dla Państwa pomocny i jednocześnie pokazał, jak ważne jest utrzymywanie prawidłowego stężenia kwasu moczowego we krwi. Tak jak wspominałem, jeśli dotychczas nigdy Państwo nie badali sobie jego poziomu, to zachęcam, aby to zrobić i w razie czego podjąć się pewnych modyfikacji w zakresie żywienia, o których powiedziałem w dzisiejszym filmie. Od siebie jeszcze dodam, że jednym z wzorców żywieniowych, który może być pomocny w redukcji kwasu moczowego we krwi, jest dieta śródziemnomorska. Jeśli chcieliby Państwo o niej posłuchać nieco więcej, to zapraszam do kliknięcia miniatury, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.